Cześć, witam wszystkich miłośników sieciowych strzelanek. Dzisiaj przyjrzymy się becie Resistance 3 od Insomnia Games, czyli tych samych ludzi, którzy stworzyli swego czasu Ratchet i Clank. Beta jest po angielsku, więc wszyscy ci, którzy liczyli na trochę polskiej wersji, będą musieli jeszcze poczekać. Menu gry wita nas standardowym zaakceptowaniem regulaminu, no i możemy przystąpić do rozgrywki. Mamy do wyboru dwa tryby gry. Klasyczny deathmatch i coś, co nazwano chain reaction, ale jest to nic innego jak po prostu zdobywanie punktów na mapie. Kim możemy zagrać? Możemy zagrać po stronie ludzi albo chimer. Bez udziwnień, można wybrać skórkę, predefiniowany zestaw broni oraz perków. Arsenał można też dobierać samemu, wybierając spośród odblokowanych wcześniej pukawek. Nic specjalnego, zobaczymy jak to się sprawdzi. I wskakujemy do gry. Trwa to dosłownie chwilkę. O dziwo miałem bardzo dużego pecha i matchmaking przez wiele, wiele gier nie chciał mnie przydzielić na mapę Train Yard, więc rozgrywkę rozpocząłem od nadmorskiej wioski. No, biorąc pod uwagę moją lamowatość w shooterach, rozpocząłem z wysokiego C, zaliczając, jak tutaj widzimy, pięknego headshota. Co od razu rzuciło mi się w oczy, to fakt, że wszyscy chcą być snajperami. Przez pierwsze minuty co chwila ginąłem od kul nadlatujących z bardzo, bardzo daleka. Czym tak naprawdę możemy sobie postrzelać w tej becie? Mamy standardowe uzbrojenie, zaczynając od karabinu, poprzez shotguna, a na snajperce kończąc, i różne wariacje i modyfikacje, które możemy zaaplikować, zdobywając kolejne poziomy doświadczenia. Każda broń ma swój tak zwany strzał alternatywny, który może nieźle pogruchotać kości przeciwników, na przykład taki tutaj granatniczek. Broń możemy odblokowywać wraz z rozwojem, albo podnosić to, co zgubią nasi przeciwnicy. Ten drugi wariant oczywiście tylko do czasu naszej śmierci. Z czasowo ograniczonych zabawek, które mamy dostępne pod krzyżakiem, warto zwrócić uwagę na doppelganger, czyli hologram naszej postaci, który biegnie zaraz obok. Przeciwnik musi być bardzo spostrzegawczy, żeby w ferworze walki strzelić we właściwy cel. Bardzo spodobał mi się też tracking, czyli umiejętność śledzenia wroga, który właśnie nam ucieka. No i nie uciekł. No, zostawia swego rodzaju takie czerwone ślady, bardzo widoczne. No jeżeli jesteśmy blisko niego, to praktycznie nie ma szans. Oprócz tego wszystkiego mamy osłony, kamuflaż, coś co daje nam możliwość naznaczania celu. Przydaje się to kompanom, bo mogą zobaczyć wroga, czyli bardzo podobnie do takiego typowego spottingu, który znamy chociażby z Battlefielda. Są też wieżyczki, miny, czyli to co znane chociażby z Killzone'a. No dobrze, to sprawdźmy może jeszcze jak się gra snajperem. Jak widać, nawet mi przychodzi to nadzwyczaj łatwo. Rozgrywka na udostępnionych mapach jest bardzo przyjemna, dynamiczna, choć mam wrażenie, że jak we wszystkich sieciowych strzelankach, są tutaj miejsca, które gracze lubią najbardziej i to właśnie tam toczy się większość pojedynków. Chociażby tutaj i tutaj. No to co? Zostawiam was jeszcze na chwilę sam na sam z betą Resistance 3. Zobaczcie, jak się świetnie bawiłem. No i do usłyszenia.